Gwarancja i gwarancja. Czy w ogóle może być różna gwarancja na urządzenie? Na pompę ciepła czy też na kocioł? Ano, może być. To wszystko zależy i od producenta, i od produktu. Zaczynamy. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Boczulak i od wielu lat serwisuję urządzenia grzewcze, konkretnie marki Bismana. A dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych rodzajach gwarancji, jakie występują w tej branży. I mówimy tutaj o gwarancji konkretnie na urządzenia. Więc nie wiem, czy wiesz, ale albo może być gwarancja producenta na całe urządzenie i też na jakby jego naprawy, albo jest tak zwana gwarancja sprzedawcy. W tym drugim przypadku producent też daje jakby części, jeżeli się zepsują w okresie gwarancji, natomiast jakby koszta naprawy ponosi instalator. Natomiast w tym pierwszym przypadku, kiedy to producent jest jakby gwarantem na urządzenie, to wtedy jakby, czy to przyjedzie jedna osoba, czy to druga, która jakby ma podpisaną umowę serwisową z danym producentem, to zostanie jej zapłacone za usługę. Także wtedy jakby jest załatwiane to bezpośrednio z producentem. I czemu ja w ogóle o tym mówię i czy to ma dla Ciebie w ogóle znaczenie jako użytkownika urządzenia, czy to pompy, czy to kotła? Otóż czasem ma, szczególnie kiedy coś się zepsuje, to chcemy, żeby jak najszybciej ktoś przyjechał. Szczególnie kiedy to jest na gwarancji, no to tym bardziej może nas frustracja łapać, że nowe urządzenie uległo uszkodzeniu, albo nam się wydaje, że uległo uszkodzeniu, ale chcemy, żeby ktoś zareagował. No i w przypadku, kiedy mamy ten przypadek gwarancji producenta, no to jest możliwość, że podjedzie, tak jak wspomniałem wcześniej, każdy, kto ma uprawnienia do tego kotła. Nawet jeżeli osoba, która to uruchamiała, czy też montowała, jeżeli nie ma czasu, to tak naprawdę każdy, kto przyjedzie z uprawnieniami, zostanie rozliczony z Bismanem i może Ci ten kocioł czy tą pompę ciepła naprawić. I to jest największa zaleta tak naprawdę tego rozwiązania, że płacone jest każdemu, kto ma uprawnienia, czyli jest większa jakby dostępność do tej naprawy. I nie ma sytuacji, że firma instalacyjna, nie wiem, zniknie w ciągu tych 2 czy też 5 lat w przypadku pompy ciepła, czy też innego, czy też kotła serii 200 i później nie będzie komu naprawiać, bo tak naprawdę każdy może to urządzenie z uprawnieniami naprawić. Inna sprawa, że też w sytuacjach, kiedy mamy podwyższone zapotrzebowanie na usługi, czyli patrz, sezon grzewczy, no niekoniecznie może być ktoś dostępny od razu, bo to już od Ciebie, mój drogi kliencie, zależy, czy my będziemy mieli nadmiar roboty zimą, czy też nie. Wspominałem o tym w odcinku, kiedy warto robić przegląd kotła, albo jak robienie przeglądów kotłów, czy też urządzeń grzewczych w trakcie sezonu grzewczego tak naprawdę utrudnia nam wszystkim życie. Ale wracając do brzegu, no to też gwarancja producenta też nie oznacza, że wszystko będzie zawsze idealnie i od ręki, bo nie wiem, jak dokładnie wygląda u wszystkich producentów proces rozliczania i kwotowania za te usługi gwarancyjne. Raczej one nie są jakoś płacone tak jak normalne usługi, są trochę jakby niżej wyceniane przez producenta zazwyczaj, więc na tym się nie zarabia, natomiast przez to, że i tak już jest to chociaż częściowo przynajmniej zapłacone, w sensie ta kwota jest chociaż częściowo taka, jakby normalnie się rozliczać z klientem, to już można na taką usługę pojechać, nawet właśnie nie do swojego urządzenia, no bo choćby z tego tytułu, że jeżeli nie zarobię teraz, to pozyskam klienta, no bo raczej klient, któremu pomogliśmy, nam się odwdzięczy dłuższą współpracą. Inna sprawa będzie właśnie w tym drugim przypadku skrajnym, kiedy mamy gwarancję sprzedawcy. I wtedy jakby producent jest gwarantem oczywiście też urządzenia, jeżeli chodzi o stronę części. Natomiast jeżeli cokolwiek się zepsuje, to już jakby za robociznę nie płaci. Jeżeli oczywiście instalator ma czas i jakby też ma kompetencje, albo współpracuje z firmą, która ma kompetencje, no to wtedy też problemu nie będzie. My nawet nie zauważymy tej różnicy, no bo też ktoś zawsze przyjedzie. Natomiast jakby to rozwiązanie no ma swoje też minusy, no bo nie każdy, z tego co wiem, instalator przewiduje, że trzeba odłożyć z każdego urządzenia sprzedanego na budżet naprawowy gwarancyjny, no bo one zawsze będą. No to jest kwestia statystyki. Może przy 10, 20, 30 nic się nie zdarzy, no ale jak już robimy setki, a w skali iluś tam lat działalności na pewno to już będą jakieś setki, jeżeli ktoś się tym zajmuje zawodowo, no to coś się na pewno trafi. No i
I zawsze będzie to takie zjawisko, które sam też odczuwam, robiąc coś po prostu już niezwiązanego stricte z montażem kotła, tylko po prostu robiąc dla klienta usługę, choćby przeglądu, no i wraca temat, że jednak coś po przeglądzie nie działa, no to człowiek wie, że jedzie za darmo i to jest jakby zawsze tak gdzieś z tyłu głowy oczywiście, że to może zniechęcać. Wiem, że czasami klienci narzekają, że te poprawki u różnych wykonawców bywają właśnie różne. Dlatego też warto to uwzględniać, wziąć po prostu więcej i tą naddatek sobie po prostu zostawiać, żeby wiedzieć, że po prostu to jest na te przyszłe naprawy, które i tak można tylko minimalizować, no bo ten, kto nie popełnia błędów, nic nie robi, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział. Także wracając właśnie do tego rozwiązania, kiedy gwarantem jest sprzedawca czy też instalator, do niego się możemy zwracać tylko z problemem i do nikogo innego. Tak naprawdę producent wtedy daje tylko część, no i nic więcej nie zapłaci komukolwiek, kto by tam przyjechał to na urządzenie naprawić. Bo też dał większy rabat sprzedawcy po to, żeby właśnie zachował tą część na naprawę. Oczywiście to są dwa skrajne przypadki, bo ja znam sytuację Wismana, gdzie to Wisman właśnie w przypadku kotłów domowych, a w zasadzie wiszących, bo są też większe kotły wiszące, które też dalej mają ten typ gwarancji, gdzie to Wisman jest jakby gwarantem, no i pompy ciepła na pewno, te rzeczy, którymi się zajmuję, tam właśnie gwarantem jest Wisman. I jakby jeżeli cokolwiek się złego dzieje i nasz domyślny przeglądacz, czy też serwisant nie ma czasu, rozchorował się, nie odpowiada nam, cokolwiek, możemy zadzwonić na infolinię i poprosić, żeby nam podano innego, albo samemu poszukać kogoś autoryzowanego i on też może nam to zrobić i też mu zostanie za to zapłacone. Także tu wygląda to tak. Czasami też bywa tak, że gwarantem jest na przykład osoba, która wykonuje przeglądy. I tak, na przykład sprzedając tobie pompę ciepła, ja jestem przez rok gwarantem, ale jeżeli ja przyjadę do ciebie na przegląd, to ja jestem dalej gwarantem, ale jeżeli ktoś inny by przyjechał, no to wtedy on jest gwarantem. To rozwiązanie kradu Wismana nie funkcjonuje, ale słyszałem, że w przypadku pomp ciepła też takie firmy też takie coś mają, jeżeli chodzi o producentów i to też jest ciekawe. Jakby wszystko zależy, z kim później mamy do czynienia, natomiast no generalnie domyślam się, że ciebie to wszystko generalnie nie musi obchodzić. Chcesz, żeby było naprawione, żeby działało najlepiej, a jeżeli już się coś zepsuje, żeby było jak najszybciej naprawione. I w moim odczuciu no najpewniejszym rozwiązaniem jest, kiedy to duża firma o to dba. Nie będzie chciała sobie psuć marki tylko przez to, że jej się nie chce pojechać albo nie umie kogoś znaleźć, żeby pojechał i naprawił. Ale to nie tylko dotyczy Wismana, bo tak jak mówię, te dwa typy gwarancji i różne wariancje występują u różnych producentów. Jak dokładnie u kogo występuje, to warto zapytać po prostu. Ja tutaj nikogo nie chciałbym ani skreślać, ani gloryfikować. Wiem, jak robię Wismana, więc wiem, jak u niego to wygląda. A jak u innych, no to tak jak mówię, jeżeli wybierasz inne urządzenie, warto zapytać, jak wygląda sprawa gwarancji, bo sprzedawca czy instalator niekoniecznie musi być też serwisantem i niekoniecznie musi się też do tego tak przykładać, jak do montażu. No i tyle w tym temacie. W sumie inspiracją do tego był ostatni komentarz od jednego z naszych użytkowników, bo tutaj ktoś na naprawie kotła Wismana policzył go za dojazd, także generalnie w przypadku urządzeń Wismana kotły wiszące, pompy ciepła, na gwarancji nie płacimy za nic. Oczywiście, jeżeli nikt dla nas nie ma czasu i chcielibyśmy coś szybko, po godzinach, się dogadamy z serwisantem, że zapłacimy mu ekstra za to, żeby był jednak u nas szybciej, nawet na usłudze gwarancyjnej, to ok. Natomiast co do zasady, no nie powinien nas nikt liczyć za usługę gwarancyjną, ani za dojazd, ani za robociznę, bo te rzeczy płaci Wisman. Oczywiście tam są jakieś też szczegóły, bo też nie wszystkie rzeczy mają tak długą gwarancję, jak jest na całość i to warto też dowiedzieć się. Natomiast generalnie co do zasady, przez 2 lata u Wismana w przypadku Vitodensów 0,50-100 za nic nie płacimy, jeżeli chodzi o naprawy. Przeglądy oczywiście są płatne. A w przypadku pomp ciepła wszystkich i Vitodensów 200 to jest 5 lat, kiedy nas nie powinno nic interesować, jeżeli chodzi od strony napraw. Ja Ci życzę miłego dnia i mam nadzieję, że nigdy Ci się nie przyda ta wiedza.
ale jak będziesz kupować jakieś droższe urządzenie w stylu pompa ciepła czy kocioł, to warto wiedzieć, jak to wygląda od strony napraw.